Cześć, witajcie na kanale Klocyk TV. Zobaczcie, mam tu taki dosyć, szczerze mówiąc, egzotyczny dla mnie zestaw. Ze względu na to, że nie miałem takich zestawów w swojej kolekcji. No i tenże zestaw trafił mi się w miksie. I o dziwo był złożony, prawie że cały. Ale nie byłbym sobą, gdybym go nie rozłożył. I podczas rozkładania oczywiście okazało się co? Że gościu, który to składał, wsadził kilka elementów, które nie są legowe. Więc co? No oczywiście to, że wziąłem klocki, wymieniłem na legowe. No i zestawik prezentuje się w ten sposób. Powiem wam, że Power Minersy gdzieś tam mi umknęły. Wiedziałem, że była taka seria, natomiast nawet nie wiedziałem, co to jest, z czym to się je, jak to wyglądało. Wiemy oczywiście, że są to zestawy typowo górnicze, ale troszkę takie bardziej z powerem, tak to możemy nazwać. Troszeczkę takie nietypowe górnictwo, tylko takie bardziej te maszyny były podrasowane, tak to można nazwać. Słuchajcie, z ciekawostek zestaw ten, Power Miners, jest to zestaw o numerze 8958. Pochodzi z 2009 roku, składa się z 94 elementów oraz dwóch figurek. No bo nie mini figurek, znaczy jest jedna mini figurka, bo dla mnie to jest mini figurka. No i jeszcze powinna być inna figurka, uwaga, uwaga, ale ktoś ją rzucił dynamitem i ino się czerep ostał. Taki gościu, który się, jak patrzyłem w internecie, nazywa się Rock Monster, czyli taki potwór skalny, skalniak. Inaczej, a jego nazwa to Glaciator. Uwaga, Glaciator po polsku się pisze, a mówi się, wymawia trudno, Glaciator, coś takiego, nie wiem czy dobrze mówię. No i mamy gościa, który nazywa się Duke wedle Bricklinka. Ja szczerze mówiąc nie wiem, nie znam tych zestawów, troszeczkę poczytałem wcześniej. Fajnie mi się trafiło, że ten zestawik był prawie, że kompletny. Prawie. Zaraz powiem czemu prawie. Fajny nadruk. O, nawet dwie buźki ma. Nie wiedziałem nawet. Przestraszoną i taką troszeczkę złą. Pogryziony. No nie przeze mnie. Gdzieś tu czułem, że chyba coś jest pęknięte. Patrzę z bliska, ale nie widzę. Nie widzę. A może jest pęknięcie małe? Bo coś ta rączka się tak luźno strasznie rusza. Ta w sumie też, ale tak inaczej. Jakby tu chyba jest małe pęknięcie, tak mi się zdaje. No oczywiście klocki są legowe, oryginalne. Bardzo fajny ten hełmik mi się podoba. Coś takiego. Zobaczcie. Z szybką, którą można podnieść, zamknąć. I tu jest jakaś taka blokadka, bo ta szybka tak przeklikuje, jak się ją otwiera do góry, a później tak klika, jak się ją zamyka w dół. No, skalniak. Ze skalniaka zostało mi tyle. I powiem wam, że nawet byłem w stanie. Próbowałem go szukać. Znalazłem, są oczywiście, ale kosztują 12-13 zł i stwierdziłem, za tyle to ja go nie chcę. No bo szkoda mi hajsu. Brakuje jeszcze jednego klocka tu. Taki ślizg zwykły powinien być, okrągły. W kolorze, bez koloru w zasadzie, białym, przezroczystym. No i go tu nie ma. A poza tym jest komplecik. Są tu jakieś butle, z których troszeczkę naklejki się odklejają. Zobaczcie. Tutaj naklejanki są troszeczkę krzywo ponaklejane. Tu mamy jakiś panel sterowania, który też jest dosyć krzywo naklejony. Niestety nie przeze mnie.
No ale ten zestawik jest taki nawet spoko. Postanowiłem, że go zrecenzuję. Tu jest taki mechanizm, jak się, zobaczcie, to jest ruchome na tej gumce. To jest gumeczka biała. Takie coś chyba do rozłupywania skał to jest, z tego co kojarzę. Tam jest kuleczka, jak się koła kręcą, no to ta kuleczka, o widzicie, przeskakuje i po prostu porusza w trakcie jazdy tym takim dłutem, tak to można nazwać, szpikulcem. No i to chyba by było tyle na temat zestawu. Gościu jeden, gościu kawałek drugi i jeszcze tu mamy taką, no tu mamy dynamit, który jest nieodłącznym elementem czy przyrządem w pracy górnika. Tu jakiś kryształek, który ten górnik gdzieś tam sobie odkrył pod ziemią. No i taką, jak to nazwać? Taki kontener, taka przyczepka bez żadnych ślizgów, bez żadnych kółek, która po prostu jest, zobaczcie, mocowana tu na haczyk. O, w ten sposób. I po prostu jak ten gościu sobie tym urządzeniem jedzie, to po prostu ciągnie. To wszystko może ciągnąć, albo ten może spać, a inny kolega może go na przykład ciągnąć, jak kto lubi. Szczerze, nie znam innych zestawów, naprawdę nie widziałem, nawet nie patrzyłem w internecie. Mi się on średnio przyda. Jest tylko jedna sztuka takiego w mojej kolekcji. I ja się zastanawiam, czy po prostu po tej recenzji nie wystawię go na sprzedaż. A tam jest jeszcze taki, o, taka blokadka. Może ktoś z Was by chciał, może ktoś z Was wtedy by się mógł do mnie odezwać. Myślę, żebyśmy się jakoś dogadali. No wiadomo, że zestaw ten nie jest warty swojej ceny jakiejś tam. Nie wiem, ile on nawet kosztuje. Brakuje skalniaka i brakuje jednego ślizga. No to jest jakieś, powiedzmy, 12-13 zł, jak mówiłem, mniej. Zestaw nie wiem, ile jest warty, nie mam pojęcia, ale na chwilę obecną powędruje do woreczka, będzie sobie czekał, aczkolwiek może znajdzie kiedyś innego właściciela, ze względu na to, że po prostu no, te części nawet mi się nie przydadzą. Tu jest dużo naklejek, kilka klocków zielonych bez naklejek. Tu są chyba dwie płytki, jedna mniejsza, druga większa. Jedyne, co by mi się mogło przydać, to właśnie te płytki, ewentualnie ten kontenerek. Nic poza tym, także zostawiam Was z Waszymi rozmyśleniami na temat tego zestawu. Możecie napisać w komentarzu, co sądzicie na ten temat, czy macie, czy lubicie, czy właśnie, czy Wam się podobała taka seria Power Miners, bo mi tak chyba troszeczkę średnio, szczerze mówiąc. Także zostawcie jakąś łapeczkę w górę, subika, kto tego nie zrobił, dzwoneczek i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!